w życiu człowieka, bioróżnorodność i ochrona. To hasło przewodnie konferencji edukacyjnej Orlenu i Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płocku. Organizatorzy pierwszego dnia zaprosili do udziału uczniów szkół średnich o profilu biologicznym, środowiskowym lub przyrodniczym. Skąd taki temat? Edukacja jest bardzo ważna, szczególnie dla młodzieży jest ważna ta edukacja. Więc w Orlenie mamy bardzo dużo pszczelarzy, mamy osób, które wolontariuszy, którzy są zaangażowani w pszczelarstwo i oni współpracują z nami. My jako Orlen współpracujemy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Płocku. Wspieramy pasiekę płocką, więc uważamy, że ta wiedza, która się rodzi pomiędzy Modrem, Orlenem, wolontariuszami, pszczelarzami, może przynieść efekty w postaci właśnie edukacji. Ta konferencja jest też istotna z tego punktu widzenia, że mówi się o pszczelarzach, czyli o mężczyznach. A tu dziś prelegentami są same kobiety, pszczelarki. Więc chcemy też pokazać, że pszczelarstwo jest być może też również w dużej mierze, albo może być dla kobiet. Wśród zaproszonych prelegentów swoim doświadczeniem dzieliła się Natalia Jakubus, prowadząca warsztaty i szkolenia oraz własną pasiekę, a także profil społecznościowy pszczelara. Z takich spotkań dużo więcej się wynosi. Ja też działam w internecie, na Facebooku, więc tam też mam bardzo dużo młodzieży i zauważyłam, że właśnie taki przekaz, jak mamy połączenie internetu i na żywo, jest dużo lepszy, dlatego że dużo osób, które są na sali, pyta, czy to pani z YouTube'a, więc ja już w jakiś sposób mam wpływ na te osoby, tak? Ale uważam, że to jest bardzo dobry sposób na to, żeby jakieś wpoić tej młodzieży i dzieciom takie wartości, jak właśnie dbanie o zapylacze, bo wszyscy powtarzamy slogan, że pszczoły są ważne, że jak zginie jedna pszczoła, to ostatnia pszczoła, to już nie będziemy mieli żadnego pożywienia, więc ludzkość zginie. I ja mam wrażenie, że nie do końca wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że faktycznie ta pszczoła tak naprawdę stanowi dla nas takie bezpieczeństwo żywnościowe, nie tylko naszego kraju, ale też całego świata, więc warto jest właśnie wpajać, organizować takie spotkania, żeby młodzież wiedziała, że właśnie dbamy o nasz wspólny ogródek, nie tylko nasz kraj, ale też cały świat tak naprawdę, całą planetę. Kolejną prelegentką była Martyna Walerowicz, dziennikarka, autorka i współautorka książek. Myślę, że trzeba im pokazać pewne analogie oraz problemy, które mają pszczoły i które mogą mieć nawet ludzie. I poprzez obserwację przyrody możemy bardzo dużo nauczyć się o sobie. Myślę, że dzięki temu młodzież zrozumie, że nie jesteśmy oddzieleni od przyrody, tylko jesteśmy jej częścią. Takie spotkania to jeden z elementów działalności Orlenu w dziedzinie bioróżnorodności. Młodzi ludzie chcą pracować w firmach, które są czyste, które są ekologiczne, których produkty są zielone albo bardzo blisko natury. W związku z tym dziś świat bazuje tylko na jednym wskaźniku ekonomicznym, który pokazuje dobrobyt, ewentualnie efektywność produkcji i to jest produkt krajowy brutto. Natomiast Organizacja Narodów Zjednoczonych opracowała wskaźnik SHI, który mówi już o edukacji, o zdrowiu w życiu człowieka jako elemencie jego dobrostanu. W związku z tym, bazując pośrednio na tym, że bioróżnorodność, a także otaczająca nas przyroda wpływają na jakość naszego życia, uważamy jako firma, że powinniśmy pracować nad takim wskaźnikiem, który uwzględni również w kwestiach dobrobytu kwestie związane z ochroną środowiska. Więc mając na uwadze, że ci młodzi ludzie w przyszłości troszeczkę inaczej będą patrzeć na świat niż tylko przez pryzmat tego wskaźnika, który już dawno został opracowany, spróbują też wypracować nowy, który będzie uwzględniał elementy zrównoważonego rozwoju i bioróżnorodności. Orlen od wielu lat współpracuje z płockim Modrem, między innymi przy tworzeniu pasiek, ale nie tylko. Takie konferencje są okazją do promocji i edukacji związanej z owadami zapylającymi. Cele są w zasadzie dwa, bo pierwsze to jest promocja ochrony środowiska, promocja pszczół, promocja wszystkich owadów zapylających. W momencie, kiedy jeszcze tych środków chemicznych dużo używamy na polach, ale staramy się coraz mniej. A druga rzecz to jest przedstawienie wszelkich nowości, to jest w drugim dniu konferencji, przedstawienie wszystkich nowości pszczelarzom, to co się dzieje w świecie pszczelarskim, walka z chorobami, walka ze szkodnikami, to co najbardziej pszczelarzy interesuje. Przypomnijmy, że Orlen i Modr współdziałają przy wzbogacaniu środowiska naturalnego w rodziny pszczele od 2017 roku, kiedy na terenach przy Orlenie pojawiły się pierwsze ule. Orlen posiada także pasieki w spółkach grupy kapitałowej w Niemczech oraz Czechach. Produkowany w nich miód nie tylko spełnia wszystkie wymagania jakościowe, ale zdobywa również nagrody.